Nagłe zmiany w zespole programu, pytanie na śniadanie w telewizji polskiej wzbudziły duże zainteresowanie widzów. Ostatnio światło dzienne ujrzała informacja, że do grona nowych prowadzących dołączą Beata Tadła i Tomasz Tylicki. To właśnie ten ostatni, doświadczony dziennikarz będzie prawdopodobnie zastąpił Tomasza Kammela, który niedawno pożegnał się z programem. Kropka. Tomasz Tylicki nie jest obcym twarzą w świecie mediów. A jego wcześniejsza praca w pytaniu na śniadanie jako reporter oraz kilkakrotne prowadzenie programu czynią go solidnym kandydatem na nowego prezentera. O odejściu Kammela z programu Tylicki wspomniał w serdecznym wpisie na mediach społecznościowych, gdzie podziękował kolegom za wsparcie i podkreślił, jak cenne były dla niego rady oraz gesty dobroci. Warto również zaznaczyć, że pożegnanie Kammela było pełne ciepłych słów. Tylicki, odwołując się do swojego kolegi, podkreślił nie tylko zawodowe, ale także osobiste aspekty ich relacji. Gestem zaskakującym i nietypowym w branży była nawet oferta pożyczenia swoich spodni. Owa wymiana przyjacielskich gestów i wspomnień sprawiła, że pożegnanie stało się momentem wyjątkowym i pełnym szacunku kropka takie zmiany nie tylko w obsadzie. Ale i w relacjach między znanymi osobami budzą ciekawość widzów. Tomasz Kamel, opublikowawszy swoje ostatnie pożegnanie, wspomniał nie tylko o pracy z Tylickim, lecz także o współpracy z Marzeną Rogalską, dzieląc się kulisami ich relacji. Opisując, jak Marzena zarządzała energią w programie, zaznaczył, że choć prywatnie nie była skłonna do koleżeństwa, to na antenie stworzyła z nim specjalny duet. Nazwany przez nich Rogamela. warto śledzić te zmiany, które nie tylko kształtują nową twarz programu pytanie na śniadanie, ale także pokazują jak ważne są relacje i wzajemne wsparcie w świecie mediów. Oczekujemy z niecierpliwością na kolejne odcinki i nową erę tego popularnego programu.